Rada Miejska przyjęła plan zagospodarowania przestrzennego zbyt ogólny, który pozwala na lokowanie takich zakładów. I teraz, żeby nasze działania nie ograniczyły się tylko do pikiet, postanowiliśmy złożyć wniosek do Rady Miejskiej o zmianę tych planów zagospodarowania przestrzennego. Niech strefa działa, niech przychodzą do nas nowe zakłady, ale plan zagospodarowania przestrzennego trzeba zmienić tak, by nie można było lokować w nim uciążliwych zakładów. Ponadto nie będziemy przecież udawać, że przed zorganizowaniem tej pikiety nie rozmawialiśmy z prawnikami. Oczywiście, że rozmawialiśmy. I wynik tych rozmów jest taki, że na pierwszy rzut oka, bo to są skomplikowane analizy, ale na pierwszy rzut oka przy wydawaniu decyzji środowiskowej, która dopuszcza lokalizację tych inwestycji, naruszono, nie dopełniono obowiązku przeprowadzenia realnych konsultacji społecznych. Nasza obecność tutaj pokazuje, że nikt o tym nie wiedział, prawda? Natomiast w decyzji środowiskowej jest zapis, że konsultacje zostały przeprowadzone i przeprowadzone nie wniesiono protestów. No to właśnie widzicie, jakich nie ma protestów. Dlatego po tych rozmowach z prawnikami, dlatego po tym, że znaleźliśmy w tej decyzji prawdopodobne uchybienie, które być może będzie rażącym naruszeniem prawa, kilka tygodni temu zwróciliśmy się do prezydenta Wojciecha Bakuna o ponowne przeanalizowanie tej decyzji środowiskowej pod kątem ewentualnych naruszeń prawa, bo rażące naruszenie prawa pozwala unieważnić tę decyzję. Jeśli nawet ta droga prawna zawiedzie i jeśli inwestor będzie mógł uzyskać pozwolenie budowlane, to na etapie wydawania decyzji pozwolenie na budowę apelujemy do prezydenta miasta, by uznał za stronę w postępowaniu administracyjnym każdego mieszkańca Przemyśla i każde stowarzyszenie, które zechce wnieść swoje uwagi i oprotestować tę decyzję. Taki wniosek złożymy do prezydenta Wojciecha Bakuna. Pani sprawa jest na tyle poważna, wie pan, że ja pośrednio protokołu się o tym dowiedziałem. Proszę. Ale druga sprawa jest też taka, że już prawdopodobnie przyłącz tam robił. Też pośrednio protokołu. Przyłącz energetyczny. Także to już jest, jak to mówią, że prawie pozamiatane. Dobrze pan mówi, że pocztą pantoflową, bo ta cała sprawa, tej całej sprawie dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową. Że... Brawo, panu, dla pana Henia, brawo pani. Należą prawa, ponieważ pan wykrył i pierwszy, zdaje się, na posiedzeniu zarządu Kaszyńskiego powiedział o tej sprawie, prawda? Tak, ale druga. I teraz też pan się dowiaduje, że jest przyłącz zrobiony. Sterowaniem w tej sprawie nie brał udziału pan Bakun, żebyśmy wiedzieli. Tak, tak. Nie, nie, to to wiceprezydent powiedział, że to poprzedni prezydent zadecydował tak. Bez nas. Miała być Japonia jest asfaltownia. No to... O to właśnie chodzi. Miała być Japonia, a będzie asfalt. Tak. W tej całej sprawie wszystkiego dowiadywaliśmy się właśnie pocztą pantoflową. Nie było jasnych informacji, nie było widocznych informacji na stronach miasta. To nas boli i to nas niepokoi, bo takich poważnych spraw Przemyślu nie można załatwiać w taki sposób, że ludzie o tak ważnych inwestycjach dla ich przyszłości nie wiedzą. Przemyśl, że pod linii, jak ze wschodu zawieje, to przecież... To chciałam powiedzieć, pan Błażej już powiedział. No czekamy na prezydenta Wojciecha Bakuna cały czas. Jeśli ktoś z Państwa chce zabrać głos, ja chętnie oddam tutaj megafon. Może wykrzyczymy, chcemy czystego powietrza! Chcemy czystego powietrza! Chcemy czystego powietrza w Przemyślu! Chcemy czystego powietrza w Przemyślu! Hasło przewodnim dzisiejszej tutaj pikiety jest hasło chcemy czystego powietrza. Brawo. Proszę o brawa dla tej idei czystego powietrza. Nie możemy wprowadzić idei czystego powietrza.
tylko do gadania, tylko do realnych działań. Ja chciałam jeszcze tak powiedzieć odnośnie tam, gdzie powstanie ta fabryka. Powstała piękna obwodnica, powstały ścieżki rowerowe. Chodzą wszyscy na rowery. Chodzą osoby starsze, można powiedzieć seniorzy, bardzo ładnie mi się to podoba, na kijki. Ludzie przyjeżdżają, parkują samochodami z daleka, bo tam jest piękna trasa, nietrudna, jest przedszkole. My koło przedszkola zrobiłyśmy strefę aktywnego sportu. Chcemy, żeby nasze dzieci na wolnym powietrzu ćwiczyły. Dzieci jeżdżą na rolkach, na rowerach. Ludzie chodzą na spacery, czy ze sobą, czy ze zwierzętami. Naprawdę nie chcemy, żeby to zaginęło. Kto będzie chciał koło smogu biegać, ćwiczyć, rozwijać się, wyprowadzać dzieci? To co, my mamy tylko, nie wiem, przyjeżdżać tutaj spać przy zamkniętych oknach, a w ciągu dnia i nie wiem, reszty życia spędzać gdzieś, nie wiem, na wyjazdach? No po co nam te domy? Po co my tu mamy żyć i pracować, a potem się dziwią, że nie ma tutaj do pracy? No kto chce tutaj z młodych, że będzie później musiał swoje dzieci, nie wiem, leczyć, czy nawet być sam leczony? No kto? Każdy chce być zdrowy, chce jak najdłużej tutaj służyć społeczeństwu i pomagać innym i się rozwijać, a nie po prostu siedzieć w smogu zamknięty w czterech ścianach. Chęć czystego powietrza! Szanowni Państwo, do nas dołączył się bliżej, też. Bliżej. Proszę? Teraz? Tak? Do nas dołączył się też i popiera rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, pan Paweł Trefler. Podziękujmy, oklaskamy za dziękuję. Mamy w pobliżu zespół pałacowo-parkowy lubomirski, książąt lubomirski. Mamy kampus, mamy szkoły. Mamy niedaleko na ulicy Słowackiego hospicja, które teraz powstają. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne. I tutaj, które są. Mamy Działkowiczów obok. Cóż może być więcej? Mamy bloki. Cóż może być więcej? Mamy stadion. Mamy stadion lekkoatletyczny. O właśnie. Mamy Orlik. Brawo, super pani mówią. Tak, mamy bardzo dużo która jest zagospodarowana, w której bardzo dużo ludzi młodych, starszych uczestniczy. Więc cóż dodać więcej? Hasło? Mówimy hasło. Chcemy czystego powietrza. Dziękuję. Chcemy czystego powietrza. Panie Piotrze, powiedz pan, chcemy czystego powietrza. Chcemy czystego powietrza. No i ulica Głowackiego. Ulica Głowackiego w przedszkole. Przy ulicy Głowackiego. Szkoła. Szkoła. Druga. Przedszkole. Na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej jest przedszkole. Są dzieci. Więc co może być więcej? Tak. Jest, może być więcej. Lekko atletyczny stan. Proszę Państwa, mam nadzieję, w oczekiwaniu na zejście prezydenta, mam nadzieję, że ta dzisiejsza pikieta będzie zaczynem poważnej debaty w Przemyślu, podjęcia wreszcie realnych działań na temat uzdrowienia tej sprawy czystego powietrza, brudnego powietrza, smogu. No nie możemy żyć w tym smogu. Nie możemy stawiać takich brudnych zakładów. I widać po Państwa tutaj obecności, że ten problem rusza ludzi w Przemyślu. To nie jest tak, że to będzie od zimy do zimy, od zimy do zimy, że trzeba coś z tym zrobić. No trzeba coś w końcu z tym zrobić. Jest sesja. Zanieczyszczenie powietrza jest źródłem chorób różnego typu, od psychicznych po cywilizacyjne tak zwane. Proszę Państwa, proszę się przejść po nowym cmentarzu na Zasanie. Jaka jest nadumieralność mężczyzn? 65 lat, proszę Państwa, to jest szok. Owszem, ktoś powie, że to nie ma bezpośredniego wpływu. Kto to udowodni?
Ale proszę Państwa, czy to nie jest ciekawe? Raczej Państwo zwróćcie uwagę, jak jesteście tam na cmentarzu. Proszę Państwa, naprawdę przemysł jest ogromnie zanieczyszczony. Proszę Państwa, są badania naukowców, że populacja żyjąca w miejscach zanieczyszczonych jest narażona na utratę zdrowia psychicznego, występuje zwiększona ilość stresu, nerwic. Mało tego, proszę Państwa, jest zwiększona ilość samobójstw. Jeden rok w Negrybce, bo mieliśmy śmietnisko stare, mieliśmy 7 samobójstw w ciągu roku. W Kikulicach tym samym rok później było, albo wcześniej, już nie pamiętam, było, proszę Państwa, 6 samobójstw. I teraz co roku mamy 1, 2, proszę Państwa. No można mówić, włożyć to między bajki, ale chcę pobudzić Państwa wyobraźnię. Róbmy wszystko, chociażby co daje poszlaki utraty zdrowia. Zdrowia nie da się pobudzić. Proszę sobie wyobrazić, że mamy absurdalne przepisy, które nie pozwalają tego typu zakładów lokować w lesie, pod lasem. Natomiast, gdzie las można odrodzić, nasadzić. Natomiast, proszę Państwa, w osiedlach ludzkich bezpośrednio kilometr do centrum miasta, proszę Państwa, jest to dozwolone. Przecież to jest absurd sam w sobie. No jak można do takich rzeczy dopuścić? Ja proponuję, wykrzyżmy jeszcze raz. Chcemy czystego powietrza! Chcemy czystego powietrza! Chcemy czystego powietrza! Chcemy czystego powietrza! Chcemy czystego powietrza. Proszę Państwa, jest jeszcze jedna sprawa, o której tutaj Pan właśnie wspomniał. No przecież zmagamy się z epidemią raka. No każdy w rodzinie czy wśród znajomych ma kogoś, kto zachorował w ostatnich latach na raka. To jest epidemia naszych czasów. Więc to jest dodatkowy argument, żeby tego zakładu nie dopuścić do powstania tego zakładu w Przemyślu. Po prostu ten nasz protest. Powietrzem oddychamy wszyscy, niezależnie od poglądów politycznych, od narodowości, od wieku. To jest nasza wspólna sprawa i po prostu musimy się tutaj zjednoczyć, by ten zakład nie powstał. Proszę Państwa, umówmy się tak w ten sposób, że jeszcze pobędziemy tutaj 3 minuty, jeśli nie zejdzie nikt z władz miasta, to po prostu uznam pikietę za zakończoną. Mamy czas tutaj zarezerwowany do 11:30, mamy nadzieję, że ktoś z władz zejdzie i może jakąś wiążącą deklarację. Mogę głos zabrać, ja bym chciała. Z reguły się nie udzielam. W tak zwanym międzyczasie tutaj jest pani i zabierze głos. Dzień dobry, ja mam moją córkę chorującą na astmę. Jest to bardzo przewlekła choroba wieloletnia. Niestety nie idzie to tak pięknie, że dziś bierzemy leki, dziś wszystko przechodzi. Jestem pod opieką poradni alergicznych dla dzieci, nie tylko w Przemyślu. No niestety jest to taka choroba, której no taka bitumiczna jakaś przyszłość w ogóle nie służy. Co lepsze, dzieci jest coraz więcej, a w poradniach pojawiają się ludzie starsi. Po prostu w wieku Państwa tutaj młodszym, dorosłym i starszym jest tego coraz więcej. I to też nam nie posłuży. Dziękuję. Dziękujemy. Oczywiście, no wszystko sprowadza się do tego, problem smogu, problem tej asfalciarni, to wszystko sprowadza się do zdrowia, które jest ważniejsze niż asfalt, które jest ważniejsze niż doraźny zysk ekonomiczny. No przecież, gdyby ktoś to tak naprawdę policzył, to tych miejsc na onkologii będzie przebywać, to znaczy w tym sensie, że chorych nie będzie na onkologii przebywać, będzie coraz większe nakłady państwa na służbę zdrowia. Przecież to jest droga do nikąd. Tutaj jest ze mną pan Sycz, który również bardzo aktywnie wszedł w ten protest i bardzo aktywnie działa. Proszę o oklaski. Proszę Państwa, nasz piękny stary miasto wpisany jest na listę dziedzictwa narodowego UNESCO. Większość inwestycji, które ktoś chce w Przemyślu zrobić, musi zasięgnąć opinii konserwatora zabytków. Nie wiem, czy inwestor tamten będzie zasięgał opinii konserwatora zabytków, bo przykładowo nasz blok, jak się z jednej strony ucieplić, musiał wyrazić zgodę konserwator zabytków. Ale mniejsze z tym. Miasto chwaliło się w mediach, że podpisało umowę z
PGNiG na czyste powietrze w związku z elektrociepłownią naszą, że z przejścia z opału węglowego na gazowy. Z jednej strony dają nam czyste powietrze, likwidując smog, a z drugiej strony nic nie robią w stosunku do budowy fabryki asfaltu. Zastanówmy się na tym. Ja mieszkam akurat w pobliżu mający postać tej inwestycji i akurat mnie to w największym stopniu dotyczy, więc już widzę nawet dosyć dużo moich sąsiadów, jest, których też to dotyczy. My mamy rzut, jak to się mówi, rzut beretem na to, ale mówiąc inaczej, 2 kilometry od centrum miasta szykują nam fabrykę asfaltu. Ale to też to będzie czuć. Chodzi o to, że to nie dotyczy tylko tych, co mieszkają blisko tego. To się będzie roznosić na salutnie przed. Iry z asfaltem będą jechać po całym Przemyślu. Po prostu zatrują nas wszystkich. To nie chodzi tylko o Łukasińskiego, czy stronę Kubicka. My wszyscy będziemy na tym cieszyć. Dziękuję. Albo pan Błażej. Poczekamy jeszcze chwilę na pana prezydenta. Bo jest sesja. Poczekajmy jeszcze. Takie mamy okoliczności. Natomiast jeszcze, proszę państwa, słyszeliśmy kilka miesięcy temu zapowiedzi budowy nowych mieszkań. Tam na Bakończycach, prawda? To miało powstawać w ramach rządowego programu. No to pojawia się oczywiste pytanie, no gdzie tu jest sens i logika, że mówi się o jakichś mieszkaniach, chce się budować mieszkania i bardzo dobrze, że chce się w Przemyślu budować mieszkania, no ale obok ma powstać przykłodnie asfaltu, no kto tam chce się mieszkać? No. Tak jak tutaj rozmawiałem z panem marszałkiem, pan marszałek mieszka w tamtej dzielnicy, jest mieszkańcem osiedla Łukasińskiego. Ja także mieszkam w tej dzielnicy, no paręset metrów od pana marszałka, ale też kilometr od tutaj. Ale takich ludzi, to nie chodzi o nasz partykularny interes, bo ktoś mieszka blisko czy dalej, ale w tamtej dzielnicy, tak jak tutaj mówili moi przedmówcy. Chodzi o to, że być może być tak, nie wiem czy tak jest, nie wiem, ale może być tak, dlatego musimy być ostrożni, że ten zakład zatruje życie całemu Przemyślowi. Transportem, odorem, decyzją, Ostatnio rozmawiałem właśnie na zebraniu osiedla Łukasińskiego z wiceprezydentem Świeżyn i on zwrócił mi uwagę na to, że Przemyśl, oprócz tego, że jest w Kotlinie, to jeszcze mamy tutaj jakieś dziwne zjawisko wyciskania ciśnień i ten smog z Przemyśla ciężko w ogóle. Wyjdzie, ta osoba cały czas zabiera głos, że odpowiada na pytanie. Jest to kolejny argument za tym, że musimy postępować bardzo ostrożnie z wszystkimi zakładami, które będą emitować takie wyziewy. Proszę państwa, wypatrujcie ideę czystego powietrza. Prawdopodobnie to się nie skończy na jednym tym proteście. Ściągajcie do ludzi młodych, przyszłość tego Przemyśla. Bądźmy razem w tej sprawie. Wspólnie działajmy. Może naprawdę, proszę państwa, wspólnie działajmy z tego względu, że mówię, wnuki nasze dzieci zapłacą za to wysoką cenę. Tutaj bardzo mało młodych ludzi widać, proszę państwa. A mało szkoła, tego, szkoła, nauka. Ludzie się zamykają w małostkowych problemach, a to jest problem, proszę państwa,
każdego jednego z nas, niezależnie od opcji politycznych. Nasze działania nie mają żadnego podtekstu, proszę Państwa, politycznego. Jest to spontaniczna akcja, która ma na celu, proszę Państwa, zdrowie każdego jednego z nas. Przyłączajcie się do tych protestów w różny sposób. Jest internet, są oddziaływania osobiste na radnych, na samorządowców, proszę Państwa. Twórzmy to lobby dla czystego powietrza, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to widać w Łodzi, po pierwsze, że dzisiaj pracują do południa, po drugie, no nie ma ich tu, może ich nie ma, dzisiaj matury, szkoła jeszcze tak, jest. Szkoła. Ale proszę Państwa, chcemy widzieć więcej młodzieży. To jest nasz obowiązek, uświadamiajmy ich tym, będą za to odpowiedzialni. A oprócz tego, żeby nie narzekali na nas, że to jest nasza spuścizna, proszę Państwa. Nie o to chodzi, jeszcze raz mówię. Ludzie, nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to są rzeczy niewidoczne, które postępują w postaci raków, nerwic, chorób cywilizacyjnych. Brońmy się przed tym, proszę Państwa, to co powiedział pan Wilk, ten nasz mikroklimat, który specyficzny jest w tej naszej kotlinie, w tym położeniu, sprzyja właśnie potężnemu zatruciu, proszę Państwa, i my tym oddychamy. Żeby być zdrowym, każda jedna istota żywa potrzebuje wody, światła i czystego powietrza. Bez tego nie ma, proszę Państwa, życia. Niezależnie od tego, czy to jest drzewo, czy to jest roślina. Musimy tą świadomość mieć. Jeszcze raz mówię, trudno udowodnić przyczyny chorób. Na pewno jedno jest pewne. Te wszystkie wskaźniki zatrucia nie sprzyjają tym sprawom. Dziękuję Państwu bardzo. Chcemy czystego powietrza. Chcemy czystego powietrza! Chcemy czystego powietrza! Czystego powietrza! Proszę Państwa, mało się o naszej ojczyźnie mówi, o naszym Przemyślu. To jest nasz Przemyśl, nasze kochane miasto, proszę Państwa. I mówmy tak samo o Polsce. Traktujmy to, że to jest nasze, z sercem. Wypowiadajmy się o tym mieście pozytywnie. Twórzmy klimat dlatego, żeby tu przyjeżdżali turyści. Miasto historyczne, z uwarunkowaniami. Twórzmy klimat w sensie nalepego czystego powietrza. Bo kto zechce przyjeżdżać do miasta, gdzie jest smog? I asfalciarki. No proszę Państwa, no jeżeli przyjdzie sezon takie samochody, to zrobimy sobie od reklamy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wiem, że są wśród nas niepełnosprawni, jest problem z rózgami, ale jeśli chcecie, możemy pójść na sesję obrad Rady Miejskiej. Teraz tam są wszystkie władze miasta. Proponuję, żebyśmy ci, którzy mogą się przenieśli się, nie będziemy znosić okrzyków, tylko wejdziemy na salę i po prostu pokażemy się, że jest nas tutaj spora liczba osób i problem jest i nie można udawać, że problemu nie ma, bo problem jest i to jest potężny problem, a będzie jeszcze większy, jeśli ten zakład powstanie. Dlatego proponuję. Wchodzimy na pierwsze piętro. Chcemy czystego powietrza! 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 Przedszkoli,
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodniej Orfejskiej, bo to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo zlokalizowanych, bardzo dużo ludzi zamieszkuje i jednostek publicznych jest bardzo dużo. Tereny pałacowo-parkowe, przedszkole, ja o tym na sesji mówiłam, gdzie Państwo są. Jesteśmy tu po to, żeby tylko pokazać, że my, tak jak hasło przewodnie dzisiejszego spotkania tej pikiety, chcemy czystego powietrza na przemysłowej. Ale chcemy i boimy się o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych, bo nikt nie powie, że to jest ekologia, bo wiem, że ludzie zgłaszają tematy i mówią. Wszędzie, w całej Polsce siedzimy, że każda taka lokalizacja w tej otaczarni fabryk mas bitumicznych wiąże się z tym, że jest niesamowity smród i tak dalej. I złe oddziaływanie, rzeczy, które wpływają źle na zdrowie i życie ludzi. I tutaj prosimy o poparcie i wsparcie. I dziękuję serdecznie. No. Będą pozytywne, to my możemy tylko i wyłącznie, jeżeli
zamówki wcześniej wydał i tak dalej, i tak dalej, będzie nas sądził, że nie może realizować inwestycji, na którą ma wszystkie dokumenty. To działa podobnie jak każda inna decyzja administracyjna, to znaczy państwo gromadzą pewne dokumenty i później ta decyzja może być tylko wydana, chyba że dokumenty mówią, że w określonym przypadku ta decyzja wydana być nie może. Jeżeli byśmy mieli te wszystkie decyzje, to takie decyzje będziemy musieli jako miasto wydać. Jeżeli te decyzje były w jakikolwiek sposób podważone, czy nie została dochowana droga procedowania, to możemy taką decyzję podważać. Natomiast jeszcze raz mówię, żeby państwo mieli tego świadomość, że jeżeli podmiot się zgłosi ze wszystkimi wymaganymi prawnie decyzjami, dokumentami, to my wtedy decyzji administracyjnej takie pozwolenie musimy wydać, bo inaczej narazimy miasto na straty finansowe odszkodowań. Te straty mogą być naprawdę spore. Także bardzo dobrze, że jest sprzeciw społeczny. Ja się jak najbardziej pod tym podpisuję. Tylko chcę, żeby państwo też mieli świadomość. Oczywiście państwo mogą powiedzieć, że no nie lepiej miasto zapłaci. No nie do końca, nie wiem nawet jakie to są uchwały. Strefa przemysłowa została ustanowiona lat temu, chyba 10 czy prawie 10. Oczywiście takie instalacje, które mają wpływ na środowisko, czy jakiekolwiek, jacykolwiek inwestorzy, którzy budują odpowiedniego typu przedsiębiorstwa czy zakłady, muszą uzyskać decyzje środowiskowe. Jeżeli takie decyzje nam przedstawiają, to my decyzję administracyjną wydajemy w oparciu o jakieś dokumenty, które są przedstawiane, w zależności od tego oczywiście, jakiego rodzaju to jest inwestycja. Podobna sprawa zresztą miała miejsce przy budowie drugiej części obwodnicy przy ulicy Sieleckiej w Kołbrzychu, gdzie odległość do terenów zamieszkałych jest zdecydowanie bliższa niż ze strefy. Chyba to tyle. Jeżeli są jakieś pytania, mówię. Ja w zasadzie na wszystkie pytania, które zadała pani przewodnicząca, czy zadała osoby, które pisały do nas pisma, te wszystkie informacje były umieszczane w odpowiedziach. W zasadzie tego samego dnia, w którym pani przewodnicząca zgłosiła się w zasadzie ustnie do nas, otrzymała też jakby kopię tej decyzji środowiskowej, może dokładnie. Tak, na tej samej sesji, tak? Na tej samej sesji przygotowało nasze wydziały w zasadzie dnia. Ja najbardziej rozumiem obawy, zresztą ja też stałem niedaleko mieszkam, rozumiem obawy mieszkańców co do instalacji, zwłaszcza w miejscu zamieszkania. Natomiast mówię, jeżeli wszystkie instytucje odpowiedzialne za decyzje środowiskowe i te wszystkie uwarunkowania mówią, że wyrażają zgodę, to my się tym decyzjom jakby sprzeciwiać jako organ, no i za bardzo możemy. Panie prezydencie, przepraszam jedno słowo. A kto konsultował tę właśnie fabrykę, że decyzja była wydana w Rzeszowie? Czy było pismo skierowane do państwa w oparciu tej decyzji, albo czy dialog z mieszkańcami, czy tylko Rzeszów sobie go wydał na podstawie tego domu? Nie było wydane z naruszeniem prawa, czy przy niezachowaniu tej drogi urzędowej, to rzeczywiście będziemy odpowiadać. Natomiast mówię, jeżeli przeprowadzimy podmiot i przeprowadzi konsultację, utrzyma i tak dalej, to mówię tylko, że my jako urząd będziemy mieć konieczne związane z tym, żeby wydać decyzję taką, jak nam przedstawił organ zarządzający. Tak, miasto nie może wystąpić do samego administracyjnego. Na Dramatyczny apel. Panie prezydencie, szanowny państwo radni, zostaliście wybrani przez mieszkańców Przemyśla. Macie im służyć, a nie jednemu przedsiębiorcy, który będzie robił brudną robotę. Ale dobra, proszę, panie Kamilu. Pan, szanowni radni, wiedzą, co mają robić, co należy do kompetencji. Dziękujemy bardzo za poparcie. Tak, jeszcze pan marszałek, czy pan marszałek chce zabrać głos? Tak, jest, mieszkanie widzicie. Mogę powiedzieć dwa zdania.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.